imieniu własnym i Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża bardzo serdecznie witam na 27. ogólnopolskich mistrzostwach pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to etap rejonowy. Bardzo serdecznie witam drużyny wraz z opiekunami. Szkoda, że nas tutaj jest tylko 5 drużyn, deklarowało się 10, ale cieszę się i najważniejsze, że jesteście. Byliśmy przygotowani na 8 stacji i te 8 stacji zostawiamy, także każda z drużyn przechodzi 8 stacji. Czas 10 minut macie czasu na pracę i 5 minut na dokonanie oceny. Bardzo proszę, zwracam się, żebyście się nie dyskutowali, bo to już nie pora, żeby a to tak się robi, a to tak, żeby się uczyć i poprawiać. Kwestia tutaj, jeżeli się nie zgadzacie z opinią, z notą sędziego, proszę wtedy wziąć kartę protestu, napisać nazwisko, imię sędziego i sytuację, krótko sytuację, o co chodziło. Karty protestu po raz pierwszy, inaczej będzie w tym roku, mają przewodnicy. Także od przewodnika proszę pobrać kartę protestu i między stacją jedną a drugą wypełnić protest i na następnej stacji ten protest oddać. Witam wszystkich, ale nie dokonałam jeszcze powitania. Witam tutaj przewodniczącego Rejonowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego, pana biura, którzy pomagają i honorowych dawców krwi, którzy też tutaj pomagają. Fundatorem nagród, jak co roku, jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Grudziądza, jak również Oddział Rejonowy PCK. Również w tym roku będziemy wyróżniać drużynę, która jest kulturalna, która jest grzeczna. I tutaj też to będą noty i tutaj nagrody funduje Oddział Rejonowy. No i oczywiście też walczycie o puchar przechodni, który był ufundowany przez Oddział Rejonowy w 2015 roku i w ramach przypomnienia po raz pierwszy w 2015 roku wygrała drużyna Zespołu Szkół Technicznych, w 2016 roku była drużyna Zespołu Szkół Mechanicznych, w 17 Zespół Szkół Technicznych ponownie, w 18 jeszcze nie jest tabliczka wpisana, ale to był trzecie liceum ogólnokształcące. No i zobaczymy, co w tym roku będzie. W każdym razie przypominam, że puchar przechodni pozostanie w szkole, kiedy szkoła pod rząd 3 razy wygra mistrzostwa rejonowe. Także życzę powodzenia.